Cześć kochani, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy odcinek będzie taki troszeczkę wiosenny, słuchajcie. Czas na wiosenne perfumy, robi się coraz cieplej, więc czemu nie? Zapraszam Was dzisiaj więc na specjalny odcinek właśnie tutaj o takich odsłonach słonecznych perfum, propozycji na lata. Na moim kanale FO Premiery, zarówno tych, którzy dopiero tu zawitali, jak i te osoby, które już są ze mną dość długo. Zapraszam Was oczywiście do zostania, do subskrybowania, do lajkowania i komentowania. Tak jak wspomniałam tutaj w intro, dzisiejszy odcinek będzie bardzo słoneczny, bardzo letni i chciałam Wam tu przedstawić właśnie moje propozycje perfum na lato. Wiadomo, że ta aura się zmienia. Mam nadzieję, że niedługo będzie właśnie, słuchajcie, że będziemy mogli podróżować, jednak gdzieś będziemy mogli pojechać. I dzisiaj właśnie taki odcinek, żeby chociaż pomarzyć sobie, gdzie byśmy zawitali, gdzie byśmy pojechali odnośnie tutaj wakacji. I takie właśnie świeże wakacyjne zapachy, które powinny nam towarzyszyć. A ja Wam powiem, że na pewno nie zabraknie tutaj odsłony, która jest nazywana zapachem jakby latem w butelce. I oczywiście mowa tu jest, słuchajcie, o wersji Bronze Goddess. Ja, słuchajcie, mam trzy odsłony. Ja Wam pokażę tą właśnie typową odsłonę. Co kobiety się o nią zabijają. Oni na tyle rozszerzyli tą linię, że jest nawet balsam, olejek taki ze złotymi drobinkami i właśnie dwie wersje tu wody. Ja będę mówić dzisiaj o wersji Bronze Goddess Eau de Parfum i o wersji Bronze Goddess Eau Fresh, bo one, słuchajcie, się różnią i co roku Estée Lauder wypuszczało troszeczkę inne edycje. Ja uważam, że one są bardzo zbliżone, ale te jakby zostały na stałe. I słuchajcie, ja sobie już tutaj posiłkując się, bo powiem Wam, że ten zapach został jakby wypuszczono, oczywiście, tak jak mówię, te zapachy były co i róż, co roku, ale były trochę inne, ale ten zapach wszedł na stałe, bo na tyle się spodobał. Słuchajcie, że w 2019 został wypuszczony właśnie ten typowy Eau de Parfum i słuchajcie, w nim są nuty oczywiście kokosa, bo to Wam się kojarzy z takimi zagranicznymi, pięknymi wakacjami, gdzieś na Barbados, na Jamajce, czy jeszcze na Dominikanie, czy innej destynacji. Jest tu kwiat tiary, bardzo poszukiwany. Jest wanilia, jest ciepły amber i właśnie sandalwood. Słuchajcie, ta wersja Eau de Fresh, ona jest bardziej kokosowa. I powiem Wam, że ona mi się kojarzy od razu z takim olejkiem właśnie, którym się smarujemy na plaży. Natomiast ta wersja Eau de Parfum jest bardziej bogata i ja ją uwielbiam. Słuchajcie, ona mi się kojarzy zawsze, jak się nią pryskam, jestem w dobrym nastroju, kojarzy mi się z nadchodzącą fajną porą roku, letnimi właśnie takimi luksusowymi jakby wakacjami. Ale też kojarzy mi się właśnie z plażą, słońcem, Kalifornią, a i wszystkimi tymi dobrymi rzeczami, które spodziewamy się po wakacjach. Także jeżeli ktoś lubi bardzo kokosa, ja polecam tą wersję Eau Fresh. Jeżeli chcecie być jakby przygotowani na wakacyjne tutaj przygody i właśnie czuć tą taką atrakcyjność właśnie tego olejku, tego słońca, plaży, to polecam Wam Eau de Parfum. Ja wolę Eau de Parfum. Ona jest dla mnie bardziej taka, słuchajcie, szampańska, właśnie luksusowa, dynamiczna. Natomiast no, ten zapach tutaj kokosa i kwiatu tiary jest bardziej wzmocniony właśnie w tej wersji Eau Fresh. Ale tak jak mówię, to są typowe tutaj wakacyjne zapachy. Następnym zapachem, który ja niestety nie mam, miałam kiedyś edycję i żółtą, i różową, słuchajcie, to jest zapach Bright Crystal z Versace. Słuchajcie, ja mam tutaj taką maleństwo, niestety taką maluśką buteleczkę i dostałam tutaj właśnie kiedyś do zakupu, oczywiście balsam i żel. I słuchajcie, ja ten zapach bardzo lubię. Wielka butelka jest właśnie taka kryształowa, jest jeszcze wersja żółta, którą ja też lubię. To jest zapach bardzo świeży, bardzo wakacyjny, ale taki mega, bym powiedziała, kobiecy. Ja przepraszam za tą malusieńką tutaj miniaturkę, no ale taką tylko mam. Słuchajcie, i tu jest właśnie takie jest taka właśnie odsłona
pomegranate, które jest bardzo dynamiczne i bardzo ją lubię na lato, yuzu, ja Wam zaraz pokażę też perfumy właśnie z tym cytrusem, bo to jest właśnie cytrus, z piżmem tutaj, z peonią, ona jest taka dominująca, magnolią i lotosem. To są przepiękne, słuchajcie, perfumy, to akurat ja mogę sobie tylko w takich miejscach, tak, ona jest przecudnie świeża, słuchajcie, Wam gorąco polecam właśnie na wakacje, bo one się zawsze bardzo dobrze Wam spiszą. Super zapachem właśnie na lato i wspomniałam tutaj yuzu, czyli właśnie tą wersję mandarynki. To są perfumy z 2020, ona chyba była limitowanką, ale słuchajcie, na pewno ją możecie jeszcze dostać. To jest Jo Malone, wersja z, tak jak wspomniałam, 2020, ze specjalnym właśnie takim cedarem, drzewem cedrowym. I słuchajcie, z yuzu, czyli z tą specjalnym cytrusem z Japonii. Ona jest bardzo rzeźka, bardzo energizująca i super na lato, żeby wprawić Was właśnie taki genialny tutaj nastrój. Słuchajcie, jeżeli ktoś lubi bardzo cytrusowe zapachy, to to jest taki dominującym tutaj tą nutą, zresztą drzewo cedrowe też jest bardzo takie idące w cytrusowe odsłony. I to jest taki, bym powiedziała, bardzo jednonutowy zapach właśnie, że jest to typowy tak jakby cytrus z butelki, także Wam gorąco polecam, jak chcecie być naenergetyzowany, kiedy jest gorąco i chcecie poczuć się właśnie rzeźko i świeżo, to to jest wspaniały zapach. Następnymi zapachami oczywiście nie powinno zabraknąć Tommy Forda, Tom Ford. Jest tu Soleil di Positano i oczywiście ja wybrałam Mandarin di Amalfi. Kiedy właśnie jesteśmy we Włoszech, jak jesteśmy we Włoszech, to czemu nie od razu mieć właśnie te perfumy? To jest Eau de Toilette, przepraszam, to jest wersja All Over Body, czyli taki deodorant. To jest tak, jak wyglądają w zasadzie te perfumy w butelce. I to są zapachy właśnie mega też cytrusowe, słuchajcie. Już Wam mówię dokładnie. Na podstawie tutaj Soleil Positano, di Positano i one akurat były tu w 2017 i jest tutaj specjalny rodzaj jaśminu, słuchajcie, kwiatu pomarańczy, Yang Yang Konwali też. I tak samo tutaj w tym Amalfi będziecie czuć właśnie te wibracje letnie, takiej mega świeżości i niesamowitości, także ja Wam polecam. Ja Wam powiem, że ja chyba wielokrotnie o sobie, ja tu zrobiłam taki odcinek właśnie o zapachach życia i między innymi o top 5 piąteczce tutaj z Tomiego Forda. Ten zapach, słuchajcie, jeżeli się spryśnicie, naprawdę czujecie, że jedziecie na wakacje i to jest właśnie ten klimat. Ja Wam koniecznie go polecam. Naprawdę warto się z nim zapoznać. Klasyczności znajdą swoje perfumy właśnie tutaj w odsłonie Chance Chanel. Ja mam wersję Eau Fraîche i chociaż teraz przypomniałam sobie te La Vive i tą drugą Tendre i one są też równie, polecam Was na wakacje. No ale moim zdaniem ten klasyczny zapach dla kobiety dynamicznej sukcesu, kiedy chce być bardziej dystyngowana, na pewno Wam się sprawdzi. Oczywiście to są typowo cytrusowo-różane perfumy, ale zawsze na czasie mega mocne, znaczy mega może trwałe, niemocne i na pewno sprawdzą się niesamowicie właśnie w podróży, czy to biznesowej, czy właśnie gdzieś lecicie i chcecie właśnie być spryskane takim dystyngowanym, ale świeżym, eleganckim zapachem, także to nie powinno właśnie w naszej toaletce zabraknąć tych perfum. A tutaj następną odsłoną, którą zaraz Wam pokażę, jest taki zapach, który ja nigdy Wam nie przedstawiałam, ale przygotowuję się być może, słuchajcie, do odsłony tych perfum. Erin Mediterranean, zawsze mam problem z czytaniem tej nazwy, Honeysuckle. Czyli tutaj, słuchajcie, takie perfumy, które też należą do bardzo klasycznych. Już Wam dokładnie opiszę te perfumy. Jest tutaj. I słuchajcie, one zostały stworzone w 2015, więc no troszeczkę lat temu. I to jest taki zapach trochę kwiatowy, a trochę właśnie taki oparty tutaj na kompozycji takiej Morza Śródziemnomorskiego. I słuchajcie, właśnie takie mające też owocowe tutaj nuty. Ten zapach Erin opisywała, że właśnie ma jej przypominać plażę nad Morzem Śródziemnomorskim i właśnie całą tą otoczkę takich holiday.
Nie, tutaj dokładnie szukam, co ona zblendowała w tym zapachu. To oczywiście jest jaśmin, słuchajcie, sambak. Ja go czuję właśnie. I gardenia. Jest tu oczywiście konwalia i honeysuckle, ale słuchajcie, uciekła mi polska nazwa tej honeysuckle. To jest specjalny taki krzew chyba kwitnący, z tego co wiem. Ale koniecznie napiszcie mi w komentarzach, bo mówię tutaj nagrywając film tak na szybko. Właśnie nie mogę sobie przypomnieć, co to jest za kwiatek. No i oczywiście jest to taka bergamotka. To jest taki zapach, słuchajcie, tak jak mówię, on jest klasyczny dla też eleganckiej kobiety, która jedzie na wakacje, ale kojarzy mi się trochę z Tomem Fordem i słuchajcie, na pewno bym jakby te dwa zapachy ze sobą postawiła na tej samej półce. Także jak chcecie coś nietypowego, a te buteleczki są bardzo piękne, ja Wam przedstawię w ogóle kilka zapachów, które ja kocham zazwyczaj z właśnie tutaj z serii Erin. Chociaż ja mam takie dwa zapachy, Rose de Grasse, cudowny, mimo że nie przepadam za taką typową różą, i jeden zapach Wild Geranium, który jest niesamowity, słuchajcie, też Wam go przedstawię. Także to jest odsłona moja z Erin. I następnym zapachem, słuchajcie, który chyba zagościł już u mnie, ale ja uważam, że on jest przecudny, właśnie na takie ciepłą pogodę, na zbliżające się lato, to jest zapach, który mi się przypomina trochę, przypomina mi Dolce & Gabbana Light Blue, czyli Sky Blossom z Tomego Forda, przepraszam, z Michaela Korsa. I słuchajcie, cóż jest w środku, ja już Wam tu mówię. Piękna taka dynamiczna butelka. Jest tu bergamotka, mango, peonia i bazowane właśnie na piżmie i frezji. 2016 rok. Bardzo taki, słuchajcie, zapach, bym powiedziała, dynamiczny, pełen takiej świeżości, światła, słuchajcie. I bym powiedziała, że jest to zapach dla takiej bardzo kreatywnej osoby. I zawsze jak się spryskacie, to właśnie macie takie reminiscencje letnie, właśnie morze, ocean, plaża. Ale też kojarzy mi się też z osobami, które niestety muszą zostać właśnie w mieście, czyli taki Holiday in City, staycation, a także ten zapach tak mi się kojarzy, także na pewno jeżeli spędzacie w mieście, to żeby jakby mieć taki uwodzicielski czar tutaj wakacji, to możecie spryskać tym i daje taką aurę. Także ja Wam właśnie gorąco też polecam ten zapach. Zapach, który w zasadzie lansowany był w zeszłym roku, miała być to limitka, a jest, został z nami na stałe. To jest specyficzny zapach też z brązgody Estee Lauder, ale w wersji azur. Słuchajcie, ten azur ma, on przypomina też taką aurę Tommy Forda. Jest bardzo koloński, bym powiedziała, bardzo świeży i specyficzny. Tam jest kalabryjska bergamotka, sycylijska, tutaj sycylijski cytrus, przepraszam, i jest też neroli, czyli ta specjalna zmiana pomarańczy. Taki solny wydźwięk, właśnie taki morski, akwatyczny, bym powiedziała. Jest też figa, cedar i kokonat. Ja nie czuję tego kokonatu w porównaniu właśnie z tym, co wcześniej. Ja mówię, on jest bardzo Tommy Fordowy, ale on jest bardzo rześki, koloński, dystyngowany. Ja bym powiedziała, że unisek, czyli ja bym go polecała zarówno paniom, jak panom. Jest taki dziwny, Wam powiem, ale butelka jest przepiękna i w ogóle daje Wam taki klimat i aurę właśnie zbliżającego się lata, wakacji, i gdzieś jesteście tam właśnie we Włoszech, czy nawet w Hiszpanii, właśnie gdzieś na wakacjach w Hiszpanii, czy we Włoszech, czy gdziekolwiek indziej, otoczeni właśnie takim miłym klimatem oceanicznym. Także jeżeli ktoś lubi takie kolońskie zapachy, lubi Tomego Forda, to gorąco polecam ten zapach. Słuchajcie, na tyle. To są moje propozycje właśnie letnich, wspaniałych perfum, rześkich, dynamicznych, oceanicznych dla Was. Powiedzcie, czy Wam się podobało, jaki jest Wasz ulubiony, co nie możecie żyć bez niego właśnie tutaj na okres wakacji, albo kojarzy Wam się z wakacjami. Serdecznie Was zapraszam do moich odcinków, które są już na kanale. Jest ich dość sporo, także jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to Was serdecznie tam zapraszam. Też dziękuję za wszystkie komentarze. Jak macie jakieś propozycje filmów, albo chcecie
o czymś usłyszeć, to oczywiście koniecznie dajcie mi znać i zapraszam Was oczywiście do subskrypcji i do lajkowania i oczywiście do zobaczenia do następnego odcinka. Życząc Wam miłego dnia, do zobaczenia, pa, pa. Zapachów na wakacje zapomniałam Wam też wspomnieć tutaj, nie wiem, czy ktoś pamięta o Eau de Lancôme. I oczywiście Dot Michaela, przepraszam, Marka Jacobsa. To są też świetne odsłony. Jeżeli lubicie, dajcie znać.